Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Instytut Zbrodni. Dzisiaj sprawa będzie dotyczyła zaginięcia Mike'a Jerego Williamsa. 16 grudnia roku 2000, bardzo, bardzo wcześnie rano, kiedy ledwo co było jasno, Mike opuścił swój dom w Tallahassee na Florydzie. Udał się nad jezioro Seminole. Udał się on na polowanie na kaczki, co było jedną z jego ulubionych form spędzania czasu. Mike tak bardzo lubił to zajęcie, że nie było to niczym dziwnym, że mężczyzna wypływał nawet samotnie i godzinami pływał swoją łódką po jeziorze. Tego dnia Mike z żoną obchodzili swoją 6. rocznicę ślubu. Obiecał więc żonie, Denise, że wróci najpóźniej w południe. Zdążył nadejść wieczór, a Mike nadal nie wrócił z polowania. Denise zaczęła się mocno martwić, zadzwoniła do swojego ojca, a także do najlepszego przyjaciela Mike'a, Briana. To był bardzo zimny wieczór, wiał bardzo silny wiatr i padał taki ulewny, zacinający deszcz. Oczywiście przystąpiono do poszukiwań, ale na noc musieli niestety zrobić przerwę. Pierwszym śladem, jaki udało się zabezpieczyć, była łódź Mike'a. Stała niedaleko od brzegu, jakieś 300 mil. Pływała. Stał tam też na brzegu jego samochód z przyczepką. Poszukiwania Mike'a trwały dni, tygodnie, miesiące i nic. Założono więc, że był to nieszczęśliwy wypadek i Mike po prostu wypadł z łodzi, albo został wyciągnięty przez aligatory, albo to, że wypadł z niej przypadkowo i utonął, tym samym skutkowało, że te aligatory go po prostu zjadły, bo w tym jeziorze ich nie brakuje. Jest ich całe mnóstwo. Mama Mike'a nie wierzyła w to, że aligatory pożarły jej syna. Wypowiadali się też eksperci i mówią, że aligatory nie połykają swoich ofiar w całości, że najczęściej rozrywają na części i zawsze jakieś szczątki można znaleźć. Mama Mike'a zwróciła też uwagę na fakt, że było bardzo, bardzo zimno, a aligatory nie jedzą w zimnej wodzie. Szukano go 44 dni. Nie znaleziono ani jednej kości. Policjanci mówią też, że każda jedna osoba, która tam zaginęła w tym jeziorze czy w tej okolicy, to w jakiś sposób zawsze w końcu jakiś kawałek tej osoby znajdowano. Natomiast tutaj nic. To była bardzo, bardzo dziwna sprawa. No i też jest tutaj znaczącym fakt, że aligatory zimą hibernują. No i rzeczywiście, tak jak wspomniała Mike'a mama, nie jedzą. Nagle, kilka miesięcy po całym zdarzeniu, znajdują kapelusz i sprawdzają, czy on właściwie mógłby należeć do Mike'a. Jego przyjaciel Brian powiedział, że owszem, mógł należeć do niego, bo Mike całkiem podobny kapelusz nosił i być może to nawet jest ten. Natomiast badania DNA były niewystarczające, by móc to potwierdzić. Jakiś czas potem odnaleziono także takie bardzo długie, ja nie wiem jak się te buty profesjonalnie nazywają, na pewno jest jakaś nazwa, ale wiecie, takie kalosze dla osób, którzy na przykład łowią ryby, że one są takie bardzo długie, aż prawie całe nogi zakrywają. Nawet z udami. Myślę, że często właśnie u wędkarzy takie można spotkać. I to miało miejsce dokładnie 6 miesięcy po zaginięciu Mike'a, a kalosze były nietknięte. Nie było mowy, by aligatory miały z nimi cokolwiek do czynienia. Zastanawiano się też, jakim cudem nie zauważono tego wcześniej. Jakby to też było mało, to odnajdują kamizelkę Mike'a z jego licencją na polowanie, która też jest nietknięta. W sensie takim, że ani woda, ani czas jej nie zaszkodziły w żaden sposób. No, a nawet latarka, która nadal działała. No, po 6 miesiącach w wodzie nie ma mowy, żeby przez ten czas
Ich nie odnaleziono. Były nowe i wyglądało, że zostały po prostu podrzucone. Cała ta sprawa została w pewnym sensie zamieciona pod dywan. Przyjęto, że aligatory go zjadły i tyle. Jego mama natomiast nie poddawała się ani przez chwilę. Cały czas szukała syna. Wykupiła nawet takie billboardy, jak takie bardzo duże, jak reklamy, gdzie na przykład dzisiaj to możemy spotkać głównie podczas kampanii wyborczych, takie wielkie, gdzie właśnie było takie zdjęcie Majka i numery telefonu i z prośbą o kontakt. Na te wszystkie próby odnalezienia go zareagowała reporterka Jennifer Portman, a miało to miejsce dopiero 6 lat po zaginięciu Majka. Jennifer przyglądała się tym ogłoszeniom, no bo zauważyła jedno z nich w gazecie, którą właśnie w tym momencie zarządzała, i trafiła na ogłoszenie mamy Majka. Od razu uderzyło ją to, że mówi się, że zjadły go aligatory. Zaczęła przeglądać raporty. Wprawdzie akta były naprawdę niewielkie, no ale to, co zwróciło jej uwagę, to fakt, że zmarł nie zostawiając ostatniej woli, a żona już 6 miesięcy po jego zaginięciu uznała go formalnie za zmarłego, mimo że nie odnaleziono ciała. No wszystko to wydawało się dziwne. Denise, żona Majka, nie była zainteresowana publikacjami, które miały pomóc odnaleźć Majka. Para poznała się bardzo wcześnie, jeszcze za czasów szkoły, w której się uczyli razem. No to takie typowe zestawienie. On grał w drużynie rugby, a ona była cheerleaderką. Została wdową w wieku zaledwie 31 lat. Mike osierocił też córeczkę. Na Florydzie obowiązuje prawo, że osoba zaginiona dopiero po 5 latach może zostać uznana za zmarłą. A tutaj już po 6 miesiącach Denise taki wniosek do sądu złożyła i po prostu, o, sąd to uznał. Jakim cudem udało się jej przekonać sąd, że mężczyzna rzeczywiście musiał utonąć? No właśnie, wydaje się to całkowicie absurdalne, ale to właśnie tymi kilkoma cudownie i nagle odnalezionymi rzeczami. Między innymi latarka, która po 6 miesiącach w wodzie nadal świeciła. Mama Majka domagała się prowadzenia dochodzenia kryminalnego. Denise groziła jej, że jeżeli ona do tego doprowadzi, że takie dochodzenie zostanie wszczęte, no bo do tej pory to on po prostu był uznawany za osobę zaginioną. I ona powiedziała, że jeżeli ona doprowadzi do tego, że takie postępowanie będzie, to ona jej natychmiast utnie kontakt i możliwość kontaktu czy spotykania się z jej wnuczką. Kobieta była załamana. Niedawno straciła męża, teraz syna i jeszcze grożą jej, że straci kontakt z wnuczką? Zapytała wtedy Denise, co by było, gdyby zaginęła właśnie jej córeczka. Czy też by nie starała się jej odnaleźć? Na co Denise odparła, że to już jest zupełnie inna sprawa. Jasno wyraziła się, że nie życzy sobie powiązań z Majkiem, że nie chce go widzieć, nigdy więcej nie chce patrzeć na jego zdjęcia, ani nie chce o nim słyszeć. Całkowicie się odcinała od rodziny Majka. Mama Majka nie potrafiła przestać szukać sprawiedliwości i rozwiązania. Utraciła zatem szansę na widywanie swojej wnusi. Denise skorzystała z dwóch polis, które były podpisane na Majka. Jedna została podpisana na dokładnie 6 miesięcy przed jego zaginięciem i opiewała na sumę 1,5 miliona dolarów. Szef Majka doradzał mu wtedy, że biorąc pod uwagę jego ryzykowny styl życia, wykupił sobie każdą możliwą polisę. Po prostu tam sobie rozmawiali na ten temat i Mike go zapytał, co on o tym myśli, o takiej polisie. I osobą, która podpisywała te polisy z Mike'em, był Brian Winchester, jego najlepszy przyjaciel. To ten od kapelusza, który mówił, że to pewnie będzie jego kapelusz. Okazuje się, że Mike trzymał swoją broń w biurze. Ze względu na, żeby było bezpiecznie, żeby się nikomu nic przypadkiem nie wydarzyło w związku z tą bronią. I okazało się, że
Ta broń, którą odnaleziono w łódce, to nie była ta, która służyłaby do polowania na kaczki. Szef Majka żałował, że podczas pierwszych poszukiwań Majka nie powiedział policji o tym, że już jakiś czas przed zaginięciem mówił mu o problemach w małżeństwie. Za bardzo nie wiedział dokładnie, konkretnie o co chodzi, natomiast no, nadmienił mu, że chodzi o jakieś kłótnie na tle finansowym. Co jeszcze założyli śledczy? No, skoro nie aligatory, to co? No, a może Mike sfingował własną śmierć? No ale ci, którzy go znali, jego przyjaciele, rodzina, znajomi, no wyśmiali taką tezę, powiedzieli, że on absolutnie nigdy by tego nie zrobił, bo był bardzo oddany rodzinie. Kochał też nade wszystko swoją córeczkę i nigdy nie przysporzyłby jej takiego cierpienia. Zanim tuż z aktu uznania Mika za zmarłego wysechł, jego matka dowiaduje się, że Denise związała się z Brianem, jego najlepszym przyjacielem. Okazało się, że para już dawno się spotykała. Brian natychmiast wziął ślub z Denise, bo no, już szybko się zdecydował na rozwód, teraz już mieli po co. Wyglądało na to, że Denise bardzo szybko się otrząsnęła i zaczęła nowe życie, ale nie zgadzało się tak wiele szczegółów. Na przykład to, że w łódce było tak dużo paliwa, jakby nikt tego dnia tą łódką w ogóle nie pływał. Nie było to ta broń, która powinna tam być, którą się poluje na kaczki, tylko zupełnie inna. No, fakt o tych odnalezionych po pół roku rzeczach. No też wskazywał na to, że coś tu jest nie tak, no, że one są po prostu podrzucone. Nigdzie nie było śladu po Majku. Wszystko wskazywało na to, że został on zamordowany celem uzyskania pieniędzy. Podejrzewano, że Denis i Brian pobrali się po to, by nie musieli w razie czego zeznawać przeciwko sobie. Dziennikarka próbowała porozmawiać z Brianem, pojechała do jego biura nieruchomości. Przepraszam, to nie było biuro nieruchomości, tylko właśnie tych ubezpieczeń i on się zajmował podpisywaniem tych polis. Ale ona tak podeszła do okna i tam pukała, krzyczała jego imię, nazwisko, wołała go. Natomiast on no nie otworzył drzwi, ani w ogóle się nie wychylił, ani nosem, ani stopą. Jakiś czas potem okazało się, że Brian został aresztowany za porwanie Denise. Ona chciała rozwodu, a on trzymał ją na muszce w samochodzie. Groził jej, że zabije się, jeżeli ona się z nim rozwiedzie. Denise opowiadała, że czekał on na nią na tylnym siedzeniu jej samochodu i gdy wsiadła, zatrzymał kierownicę i wręcz wbił jej broń między żebra. Podczas tego zeznania, bo ona to takie troszeczkę dziwne, nietypowe, bardziej jak dzisiejsze pandemiczne czasy to wyglądało, bo ona na takiej sali normalnie sądowej stała i zeznawała, co on zrobił. Czytając z kartki, takie jakby swoje przemówienie, zebrała to wszystko w kilka zdań, a naprzeciwko niej, na ścianie, był telewizor, w którym jakby no, był Mike, tak jakby dzisiaj te telekonferencje, wiecie o co chodzi. I w taki sposób to było rejestrowane. Nie wiem zupełnie dlaczego, nie znalazłam na ten temat informacji. Jak ktoś wie, to chętnie się dowiem. No i ona tam wyjęła tą kartkę, płakała. Mówiła, że nigdy już nie będzie taka sama, że przeżyła prawdziwą traumę i że nie życzy tego nikomu, że nie może jeść, nie może spać, bo wciąż ma przed oczami to, jak on trzyma broń, która wycelowana jest w nią, że wciąż czuje dotyk tej broni na swoich żebrach. Błagała, aby zatrzymali oni Briana za kratami, już nie tylko ze względu na nią, ale też ze względu na jej córkę, bo ona jest wszystkim, co ona ma. I że ona się obawia, że on ma broń i że mógł właściwie tej córce też zrobić krzywdę i ona się strasznie o nią boi. Wręcz jest pewna, że jeżeli go wypuszczą, no to tak to się skończy, takim nieszczęściem, że no, on jakoby jest jej ojczymem, nie ojcem, więc pewnie nie zawaha się, żeby dziewczynce zrobić krzywdę. Po tym, jak po latach znaleziono zwłoki Majka zakopane w błocie w pobliżu jeziora Kar, jego śmierć uznano już za zabójstwo. Okazało się, że zmarł od rany postrzałowej w głowę.
Matka Majka, Cheryl, nigdy nie wierzyła w tą teorię aligatora i od lat naciskała gubernatorów i agentów stanowych, aby ponownie otworzyli sprawę jej syna, ale bezskutecznie. Kiedy więc po 17 latach dowiedziała się prawdy, poczuła ulgę. Chociaż sytuacja, no, lub jej smutek nie były lepsze, no, przynajmniej wiedziała, co się stało z jej synem. Tak naprawdę Mike, ja cały czas mówię Mike, ale on naprawdę nazywał się Jerry Michael Williams, tylko po prostu wolał, jak mówili do niego Mike. Dorastał w Bradfordville na Florydzie, ma starszego brata Nika i dorastali w podwójnej przyczepie. Nie mieszkali w domu, tylko w takich trailerach. Jego ojciec był kierowcą autobusu. I tak naprawdę chłopcy bardzo szybko nauczyli się szanować pieniądze. Ciężko pracowali. W szkole no, grał w te rugby, był przewodniczącym samorządu uczniowskiego, działał też w K-klubie. A w wieku 15 lat zaczął polować na kaczki. To takie jego hobby było. No i właśnie wtedy nawiązał stosunki z inną studentką, Denise Merrell. Po ukończeniu tego Florida State University, gdzie ukończył nauki polityczne i urbanistykę, rozpoczął pracę w Ketchum Appraisal Group jako rzeczoznawca majątkowy. W 1994 roku ożenił się ze swoją ukochaną ze szkoły średniej, Denise, i wreszcie zaczął żyć swoim wymarzonym życiem. Był dobrym człowiekiem, który utrzymywał rodzinę, zapewniał jej wszystko, co było potrzebne, a kiedy jego córka urodziła się w 99 roku, stał się również wspaniałym ojcem. Jego przywiązanie do rodziny i oddanie wskazywały jasno na to, że nigdy w życiu z własnej woli nie porzuciłby rodziny. Kto zabił Jerry'ego Michaela Williamsa? To pytanie pojawiało się na billboardach, pojawiało się w gazetach. Wszyscy zadawali sobie to pytanie. Żona Mike, Denise, no i jego najlepszy przyjaciel Brian byli odpowiedzialni za jego śmierć. Mieli ze sobą romans już od 97 roku i Denise, zamiast rozwieść się z Mike'iem, chciała się go całkowicie pozbyć, bo nie chciała dzielić opieki nad córką. Chciała po prostu mieć wyłączność. I tak jak mówiłam wcześniej, jako że ta pierwsza polisa na 1,5 miliona została wykupiona 6 miesięcy przed zaginięciem Majka, tak ta druga została podpisana zaledwie kilka dni. I Denise wykupiła tą polisę taką porządnie wysoką. A ten właśnie Brian, jej kochanek i jego przyjaciel najlepszy, pomógł jej jako agent ubezpieczeniowy, mógł to zrobić. Mike w ogóle nawet nie wiedział o tej drugiej polisie. Po tym, jak śmierć Mike'a została legalnie ogłoszona, po ustaleniach i pozwie sądowym, wtedy kiedy Denise ubiegała się o uznanie go za zmarłego, no to wypłaciła 1 750 000 dolarów z trzech polis ubezpieczeniowych na życie jej zmarłego męża. No i tak jak mówiłam, wyszła za mąż za tego Briana. Natomiast wiele lat później mieli problemy. I to tak był 2016 rok, kiedy miało miejsce to porwanie, tak jak Denise to zeznawała w sądzie przed chwilą o tym. Mówiłam troszkę więcej. Dzień przed znalezieniem ciała Majka, Brian został skazany na 20 lat więzienia za to porwanie, nie za to, co się stało z Mike'iem. W 2019 roku zeznawał on przeciwko Denise w zamian za pełny immunitet w tej sprawie i ujawnił to, że mieli romans. Ujawnił plan zaaranżowania jego śmierci i zastrzelenie Mike'a na rozkaz Denise. Denise została oskarżona o morderstwo pierwszego stopnia. Spisek w celu popełnienia morderstwa, no i pomagała zatuszować ślady, została skazana na dożywocie plus 30 lat więzienia.
Zaginięcie i zabójstwo Jerry'ego Michaela Williamsa było tajemnicą przez prawie 18 lat. Zakładano, że nigdy się już nie dowiedzą prawdy, a tutaj nagle bum, Brian Winchester opowiedział o wszystkim i już nie było żadnego odwrotu, że będzie mógł powiedzieć, że nie, to on tylko tak po prostu chciał się na niej zemścić, czy co. No to już się wszystko składało w całość. Podczas gdy spotkali się, znaczy spotkali, zaczęli się spotykać, byli bliżej, tak naprawdę ten Brian Winchester pracował jako agent ubezpieczeniowy i przyjaźnił się z mężem Denise, Mike'em. Poznali się bliżej w 1997 roku po koncercie sióstr Hazel. Wtedy pierwszy raz się pocałowali, mimo że ich małżonkowie byli tam i czekali na nich na parkingu, bo oni byli na tym koncercie, a ich małżonkowie czekali, odbierali ich stamtąd. Nie przestali wtedy się spotykać i zbliżać do siebie. Kontynuowali to i zakochali się w sobie. Podczas gdy Brian rozwiódł się z żoną, aby być z Denise, ona martwiła się i o swój wygląd, o to, co ludzie powiedzą, o swój status społeczny. Nie chciała być znana jako rozwódka, ani, tak jak mówiłam, dzielić się opieką nad córką. Wymyśliła więc plan, który raz na zawsze usunął Mike'a z zdjęcia rodzinnego. Zaplanowała to wszystko. Kiedy została w domu z córką, Brian pojechał z jej mężem polować na kaczki. Kiedy nadszedł odpowiedni czas, wepchnął on Mike'a do jeziora i opuścił miejsce zdarzenia, sprawiając, że Mike po prostu utonął przypadkowo, po prostu przypadkowo. Ale tak się nie stało. Taki był plan, takie było założenie, to sobie ustalili. Coś, czego ona nie przewidziała, to czynnik ludzki. Kiedy Mike zaczął walczyć i naciskać na swojego najlepszego przyjaciela, Brian spanikował i wyciągnął strzelbę. Następnie strzelił mu w twarz z bliskiej odległości. Brian opuścił miejsce zbrodni zgodnie z planem, ale zabrał też ze sobą ciało Mike'a. Był to dowód zabójstwa. 60 mil od miejsca zbrodni pochował go w błocie w pobliżu jeziora Carr Lake. W 2005 roku, kiedy kurz nieco już opadł i Mike został uznany za zmarłego, Brian i Denise pobrali się. Jednak ich związek nie był tak szczęśliwy i satysfakcjonujący, jak się spodziewali. Tak więc w 2012 roku rozstali się, a 3 lata później Denise złożyła pozew o rozwód. W 2016 roku Brian trzymał Denise w swoim samochodzie na muszce, co doprowadziło ją do złożenia raportu o porwaniu na policji. Kiedy w końcu została uwolniona, no to natychmiast pobiegła i to zeznała. Tak jak mówiłam przed chwilą. Natomiast w tym momencie, bo chciałam tutaj wrócić do tego momentu, śledczy skupili się już wtedy na tym ich związku i na potencjalnym związku z tajemniczą sprawą pierwszego męża Denise. Bo to się im tak jakby coś zapaliło, że oj! No i w końcu Brian się złamał. I tak jak mówiłam, za pełny immunitet tej sprawie przyznał się do wszystkiego. Zapytacie, gdzie jest teraz Brian Winchester? Nadal przebywa w więzieniu, odsiadując wyrok za porwanie Denise. Jeżeli chodzi o jego związek ze sprawą Mike'a, jego umowa dotycząca immunitetu określała, że będzie musiał zeznawać w sądzie przeciwko Denise i ujawnić całą prawdę. Tak więc w 2019 roku, kiedy W 2019 roku Brian nie został oskarżony o żadne przestępstwo związane ze śmiercią Jerry'ego Michaela Williamsa, ale jak skończy te 20 lat więzienia, wyjdzie na wolność. I no, ma ten immunitet, więc nic w związku z tym zabójstwem nie mogą mu zrobić. Nie zostanie za to nigdy skazany. Adwokat Denise Williams, Ethan Way, używa takiego kija jardowego, aby zademonstrować, jak blisko Brian Winchester był wobec Mike'a Williamsa, kiedy strzelał do niego podczas końcowych kłótni w procesie Denise Williams za zabójstwo jej męża.
tak na sam koniec po prostu chcieli pokazać, jak to bardzo blisko stał, kiedy do niego strzelił. Katie Thomas pocieszała Lindsay Lockhart, kiedy ona płakała, gdy zastępca prokuratora stanowego kończył swoją przemowę, zamykając kłótnię, bo podczas procesu Denise Williams o zabójstwo jej męża Mike'a Williamsa, asystent prokuratora stanowego John Fuchs porównał go, Briana Winchestera, do Al Capone. I tam wybuchła taka kłótnia, tam chcieli obalenia tych teorii, nie chcieli się, żeby Denise mogła być za to sądzona, że to wszystko nieprawda. Natomiast została osądzona za zabójstwo męża, za zaplanowanie. Wyrok skazujący zamyka trwającą prawie dwie dekady tajemnicę tego, co stało się z 31-letnim ojcem i rzeczoznawcą majątkowym, który zniknął 16 grudnia 2000 roku. Podczas skazanej na zagładę wyprawy na polowanie na kaczki nad jeziorem Seminole. Mamy sprawiedliwość dla Michaela, tak powiedziała jego matce Cheryl Williams, zastępca prokuratora stanowego Johna Fuchsa. Chwilę po odczytaniu trzech wyroków skazujących przez sędziego, no jej niechęć do uwierzenia, że jej syn utonął i został zjedzony przez aligatory, oraz jej wytrwałość w odkrywaniu prawdy o tym, co się z nim stało, no zapewniły śledztwo, zostało wznowione 3 lata po jego zaginięciu i ona się nigdy nie poddała, nie odpuściła. Nie wiadomo, czy to dzięki temu doszło do wyjaśnienia, czy to właśnie miało na to wpływ to zdarzenie, że Brian mierzył bronią do Denise i ona doniosła na niego na policji i on po prostu chciał powiedzieć tą prawdę, żeby się oczyścić, żeby to wyznać. Często jest tak, że przez jakiś czas, wiele nawet czasami lat, nie wiemy, co się tak naprawdę stało, jak do czegoś doszło, natomiast prędzej czy później ktoś z której strony może nagle zechcieć wyznać prawdę, jak to było. No a tutaj też ja się nie dziwię, no jeżeli on dostał, bo to było jeszcze przed tym skazaniem go na te 20 lat, ale no już był w tym areszcie, już ta sprawa się toczyła. Jeżeli on wiedział, że może zostać uniewinniony, no dostaje immunitet i nic nie mogą mu zrobić, no to po prostu powiedział prawdę. Podczas ogłaszania wyroku w sprawie Denise Williams o zabójstwo i całe to zaplanowanie, jej twarz to była taka po prostu pozbawiona emocji. Tak jak no, przez całe 4 dni, kiedy tam wszyscy zeznawali, ona miała cały czas taką samą twarz. Werdykt zapadł 2 dni przed 18 rokiem od momentu, w którym Mike został zamordowany. Fuchs, czyli ten prokurator, powiedział, że jest szczęśliwy, że on i jego zespół byli w stanie rozwiązać ten problem, tą całą zagadkę. Tak naprawdę mówił, że to zaważyło na tym, że on dzięki tej sprawie nadał barw swojej karierze. On mówi, że nie każdego dnia bierze się udział w nierozwiązanym zabójstwie, które ma już 17 lat i w sumie dzięki wysiłkom jego zespołu udało się aresztować, no i ostatecznie skazać osobę za zabójstwo, które wydarzyło się tyle lat wcześniej. To bardzo smutna sprawa. Ja tutaj tak się zastanawiam, że no, ta matka, ona czuła, że coś się stało, że ten syn mógł zostać zamordowany i w ogóle, ale pomyślcie sobie, jak się musi czuć córka Majka. Ona już jest w tej chwili prawie dorosłą kobietą i żyje ze świadomością, że jej matka zabiła jej ojca i przez tyle lat wychowywał ją razem z jej matką człowiek, który zabił jej ojca, który wykonał wolę jej matki, bo tak naprawdę de facto no to Brian strzelał, a nie Denise. No ale na jej prośbę, więc ja jakby mówiąc, że to ona zabiła jej ojca, nie mijam się z prawdą. Na tym zakończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Dziękuję Wam serdecznie za to, że poświęcacie czas na to, aby słuchać. Przepraszam Was za kilka potknięć dzisiaj, ale no tak
wypadłam z rytmu. Muszę po prostu nagrywać częściej. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam już Was na następny odcinek, który nagram niebawem, bo już mi wraca płynność czasowa i po prostu będą się pojawiały odcinki na pewno częściej. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia, do następnego. Pa!